dobry, witam Państwa serdecznie na naszym YouTube'owym kanale. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i chciałbym zaprezentować samochód, który już kilkakrotnie gościł w naszych programach, w naszych nagraniach, a mianowicie Skoda Superb. Jest to samochód, który sam osobiście też bardzo lubię, bardzo podoba mi się ten model. Dzisiejszy egzemplarz to wersja najbogatsza albo specjalna wersja oznaczona Laurin Clement od nazwy założycieli firmy Skoda, czyli Wacława Laurina i Wacława Clementa. Firma, która powstała w 1895 roku, a zaczęła od sprzedaży, naprawy sprzedaży rowerów w sklepie albo w księgarni, którą prowadził jeden z założycieli firmy Skoda, która dopiero później w latach 1914 zaczęła nazywać się Skodą, a wcześniej to był tylko Laurin Clement. Ale wracamy do dzisiejszego samochodu. Skoda Superb. Skoda, którą chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest wyposażona chyba w najpopularniejsze źródło napędu w tego typu samochodach, czyli silnik wysokoprężny o pojemności 2 litrów. W tym konkretnym egzemplarzu mamy 190 koni mocy, automatyczną skrzynię biegów DSG już o 7 przełożeniach, bo samochód jest z 2019 roku i wtedy właśnie już takie skrzynie zaczęto stosować w Skodzie i napędzaną mamy przednią oś. Samochód przyjechał do nas z Niemiec, jest to samochód poleasingowy, był serwisowany cały czas w autoryzowanej stacji Skody, samochód jest bezwypadkowy i żaden element karoserii nie był lakierowany. Napiszcie Państwo proszę w komentarzach, jak Wam się podoba Skoda Superb. Jest to samochód, który jest często widywany na naszych drogach, autostradach. Zazwyczaj go widzimy na lewym pasie, bo te samochody potrafią szybko jeździć i tak też nimi kierowcy podróżują. Mnie ten samochód podoba się bardzo. Moim zdaniem jest to jedno z ładniejszych kombi, jakie dzisiaj możemy sobie zakupić w salonach. Samochód ogromny, samochód pięknie narysowany, samochód z bardzo dobrymi proporcjami karoserii. Świetny wóz, jednym słowem. Przyjrzyjmy się zatem, co w naszej Skodzie jest ciekawego, jakie tutaj mamy smaczki opcjonalnie zamówione, zamontowane w naszej Skodzie. Zacznijmy może od kół. Koła w rozmiarze 18 cali, jest to wzór felg zarezerwowany tylko dla wersji Laurin Clement. Mamy też bezkluczykowy dostęp do naszego pojazdu, czyli w tym miejscu dotykamy klamkę, samochód się zamyka, składają się też lusterka. Później wystarczy włożyć dłoń do klamki i samochód się otwiera. Przejdźmy na chwileczkę do przodu, tutaj opowiem może o reflektorach, jakie są zastosowane w naszej Skodzie. Nasza Skoda, tak jak powiedziałem, jest z 2019 roku, ale jest to jeszcze wersja przedliftingowa, więc mamy tutaj reflektory bixenonowe. Są to reflektory skrętne, które podążają za ruchem kół i są wyposażone w nieoślepiającego asystenta świateł drogowych, czyli jest tu jakiś mechanizm, który powoduje, że nocą jedziemy cały czas z włączonymi światłami drogowymi, a soczewka, czy ten mechanizm, który tam w niej się znajduje, wycina taki cień przed oczami, także nie oślepiamy kierowców jadących z naprzeciwka albo tych, którzy jadą przed nami. Reflektory te są wyposażone też w system zmywania, czyli wysuwane spryskiwacze i światła doświetlające zakręty, które znajdują się tutaj. Tutaj mamy dwie żarówki, jedna żarówka odpowiada za światło przeciwdźwiękowe, a druga żarówka jest światłem zakrętowym. Mamy też w naszej Skodzie, o czym warto wspomnieć, szybę przednią, atermiczną. Ona ma taką niebieskawą folię pod światło. Jeżeli na nią spojrzymy, to ona widać, że jest troszeczkę mniej przepuszcza promieni słonecznych. Przednia szyba jest również akustyczna, czyli składa się z dwóch warstw szkła i mamy też boczne szyby również w tej samej technologii wykonane. Też są to szyby typu akustycznego. Zajrzyjmy może do bagażnika. Piękny, ogromny kufer. Jeden z większych w swojej klasie. Roletka zasuwana dwustopniowo. Możemy ją
zasunąć całkiem do końca, potem wystarczy klepnąć, raz ona się odsuwa do połowy, a później odsuwa się całkiem. Tutaj mamy też jeszcze dodatkowo siatkę, którą możemy sobie rozłożyć, gdybyśmy przewozili jakieś przedmioty zapakowane pod sufit, to tą siateczkę możemy sobie zakotwić w tych miejscach pod suficie, wtedy przy hamowaniu nic nie poleci nam na głowę. Pod spodem znajduje się jeszcze miejsce na zestaw naprawczy, czyli klej, kompresor. Tutaj też możemy jakieś drobne przedmioty sobie przewozić. Tutaj są dodatki dla pasażerów z tyłu, to są takie podnóżki pod stopy, tak żebyśmy mieli wygodniej. Po bokach są jeszcze dodatkowe schowki, tutaj jest apteczka, jakaś siatka do mocowania bagaży, a po prawej stronie, nie, to nie jest otwierane. Tutaj wygodna latareczka, możemy ją wyjąć i mieć taką przenośną latarkę. Tak. Wpinamy, ona się ładuje z gniazdka i jest latareczka. Zamykamy bagażnik. Zajrzyjmy sobie teraz pod pokrywę silnika naszej Skody. Tutaj mamy poczciwego dieselka TDI Common Rail o mocy 190 koni. Proszę, zajrzyjcie Państwo, jak tutaj jest czysto. Doskonały dostęp do wszystkich czynności eksploatacyjnych. Samochód sprawdzony pod kątem mechanicznym. Nie ma żadnych wycieków, nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Samochód sprawny od zaraz do eksploatacji, a do przeglądu czy do wymiany oleju pozostało jeszcze 24 tysiące kilometrów. Zawsze w Skodzie Superb podoba mi się wykonanie tego samochodu. Jest bardzo solidnie zmontowane, wszystko poskręcane za pomocą śrub, nie ma tutaj żadnych jakichś plastikowych pasów przednich, wszystko zrobione z porządnej blachy. Pokrywa silnika z dwoma ryglami do zamykania, podtrzymywana amortyzatorami gazowymi. To wszystko bardzo dobre wrażenie sprawia na mnie solidności wykonania. Zamykamy pokrywę silnika, przejdźmy do wnętrza, zobaczmy to, co w Skodzie jest najciekawsze, a więc przeogromne wnętrze. Warto też zwrócić uwagę na dźwięk zamykanych drzwi. Skoda robi to bardzo, zrobiła to bardzo dobrze jakościowo. Spójrzcie Państwo, te drzwi się zamykają bardzo lekko i przy tym nie wydają jakiegoś tandetnego dźwięku. W ogóle one są jakieś ogromne, te drzwi, prawda, Daniel? Takie jakby to była wersja long, natomiast to nie jest absolutnie wersja long. Zauważyłem, że lusterko po stronie kierowcy ma tutaj taki symbol dwóch samochodzików, a więc w samochodzie jest system monitorowania martwego pola. Lewe lusterko również ma funkcję automatycznego przyciemniania. Ma tutaj taką obwódkę wokół szkła i jeżeli ktoś nam przyświeci długimi światłami, to wsteczne lusterko i boczne lusterko zrobią się automatycznie ciemne. Zajrzyjmy teraz do wnętrza i zobaczmy, jak nasza Skoda jest wykonana, czy rzeczywiście może konkurować z markami premium. W odmianie Laurin Clement mamy prawdziwie skórzaną tapicerkę. To nie jest żadna skóra syntetyczna, tylko jest to skóra naturalna. Widzimy nawet to, jak ona fajnie ugina się pod naciskiem dłoni. Bardzo dobra jakość skóry, pięknie pachnie skórą w tym samochodzie i tą jakość skóry widać też po przebiegu 123 tysiące km. Żadnych pęknięć, żadnych załamań, taka lekka tylko patynka. Ślady po tym, że ktoś w tym samochodzie siedział. Fotele w pełni sterowane elektrycznie z pamięcią trzech ustawień. Możemy też sobie do tych foteli zapamiętać ustawienie lusterek. Tworzywa użyte do wykonania Skody w środku są bardzo dobrej jakości. Ja może wsiądę sobie za kierownicę i będę Państwu opowiadał. Panel drzwiowy wykonany z mięciutkiego tworzywa. Wszystko solidnie zmontowane, nic nie trzeszczy, nic nie ugina się pod naciskiem dłoni. Fajna, solidna klamka. Tutaj również ten uchwyt do zamykania drzwi jest wykonany z miękkiego tworzywa. Wszystko świetnie spasowane. Przyciski do sterowania szybami, lusterka są sterowane elektrycznie. Są też składane elektrycznie i podgrzewane.
Widzę tutaj na obudowie głośnika napis Canton, a więc w naszym samochodzie mamy do czynienia z opcjonalnym systemem nagłośnienia firmy Canton. Drzwi rzeczywiście są wykonane solidnie. Fajne te listwy w kolorze piano black. I tutaj na górze mamy diodę podświetlenia ambientowego. W takowe nasza Skoda jest wyposażona. To podświetlenie ambientowe ciągnie się też przez całą szerokość deski i po lewej stronie, i po prawej stronie. Tych diod zresztą jest więcej, one też są w suficie, są też pod nogami, są też w klamkach. Bardzo ładnie oświetlają wnętrze w nocy, można sobie wybrać spośród iluś kolorów opcjonalnie. Sama pozycja za kierownicą mi bardzo odpowiada. Siedzi się bardzo wygodnie, kierownica nie za duża, nie za mała, taka bym powiedział w sam raz. Dobry zakres regulacji, możemy tą kierownicę sobie przesuwać, odsuwać, regulować góra-dół. Kierownica ma też ładny kształt, moim zdaniem jest świetna. Mamy tutaj łopatki do zmiany biegów, a więc możemy sobie decydować, kiedy, w którym momencie Skoda ma zmienić albo włączyć dany bieg. Fajne podparcie tutaj pod udami, dobre podparcie pleców, możemy sobie też to elektrycznie regulować, możemy też przesuwać to miejsce podparcia pleców góra-dół, tak jak to lubimy. Bardzo dobrze się tu czuję. Świetny samochód. Przejdźmy teraz do tyłu, zobaczymy, jak ile jest miejsca z tyłu przy moim ustawieniu fotela kierowcy. Zobaczcie Państwo, ogromna przestrzeń. No nie ma drugiego takiego samochodu, który ma tyle samo przestrzeni, co Skoda Superb. Tutaj ładny napis Laurin Clement na progu, to jest wykonane z aluminium. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Zajmę teraz miejsce z tyłu, zobaczycie Państwo, co tu się dzieje. No po prostu niesamowicie. Jak można było zrobić na długości niespełna 5 metrów tak olbrzymie auto? Znaczy można było to na pewno zrobić dlatego, że w Skodzie nie ma innych silników jak tylko czterocylindrowa, więc ten przód jest stosunkowo krótki i dzięki temu ta kabina jest dłuższa. U konkurentów, czy u Mercedesa, czy u Audi, czy w BMW pod maską mogły być też montowane inne silniki, a więc ta kabina siłą rzeczy musi być troszeczkę krótsza. Zawsze sprawdzam, jak są zrobione fotele i tutaj w Skodzie są zrobione tak, jak lubię, czyli to nie chwieje się, to jest to solidnie zmontowane, tak jakby to było odlane z betonu. Tylne drzwi są wykonane z takich samych tworzyw jak przednie. Tutaj mamy część ze skóry ekologicznej, to wszystko jest mięciutkie i proszę zobaczyć, można to uginać, szarpać, nie skrzypi, to nie wydaje to żadnych nieprzyjemnych dźwięków. Przejdźmy z prawej strony, zobaczmy, jak wygląda wnętrze naszej Skody. Oprócz jakości materiałów, oprócz tego, jak to jest spasowane, chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę też na to, jak to się starzeje. Samochód ma 3 lata, przejechał 120 tysięcy kilometrów i tutaj po wnętrzu nie widzimy żadnych oznak zużycia. Plastiki nie mają żadnych zarysowań, skóra nie jest nigdzie uszkodzona. Oczywiście, że ktoś dbał o ten samochód, to na pewno, natomiast Skoda jest zrobiona z dobrych materiałów i wytrzymuje bardzo, bardzo długie przebiegi. Tutaj mamy taką klapkę w tylnym tunelu, gdzie mamy gniazdko 220 V, czyli taka zwykła płaska wtyczka może być podłączona i dwa wejścia USB, także można się podłączyć z jakimiś ładowarkami. No i zwróćcie Państwo uwagę jeszcze raz na ten dźwięk zamykania drzwi. Prawa strona również w idealnym stanie i fotel pasażera z tymi samymi funkcjonalnościami jak fotel kierowcy. Bardzo ładna jest ta listwa środkowa z tego plastiku piano black. Tutaj mamy też napis Laurin Clement. W nocy, tak jak powiedziałem, od góry jest podświetlona diodą. W ogóle deska rozdzielcza też jest zrobiona z takiego bardzo przyjemnego w dotyku tworzywa. To wszystko jest świetnie zmontowane. Nawet te pokrętełka do otwierania nawiewów powietrza są nocą
podświetlane, tak jak w samochodach Audi na przykład. Siedzę sobie teraz w przytulnym, wygodnym wnętrzu naszej Skody Superb i opowiem Państwu troszkę o tym, co tutaj mamy ciekawego. Zaraz sobie wykonamy też krótką jazdę testową. Silnik uruchomiony. Przed oczami mamy klasyczny prędkościomierz i obrotomierz. Były też tutaj w tych modelach i przed liftingiem, i po faceliftingu deski tak zwane elektroniczne, czyli wirtualny kokpit. Nie mieliśmy tych klasycznych zegarów, tylko duży wyświetlacz. Mnie osobiście bardziej podobają się takie zegary. Tutaj na środku mamy duży kolorowy monitorek, na którym możemy sobie obserwować i nawigację, i asystentów jazdy. I może od razu pokażemy, jakich asystentów jazdy mamy w naszej Skodzie. Mamy system Lane Assist, czyli asystent utrzymania w pasie ruchu. Mamy system Blind Spot, czyli monitorowanie martwych kul w lusterkach. Jakbyśmy to pokazali, ja to włączę na chwileczkę i wyłączę. Będziemy mogli zobaczyć, w momencie, gdy mamy kogoś w martwym polu lusterka, zaświeca się właśnie ta dioda. Na tym lusterku było to widać, tak? Mamy system asystent wyjazdu, czyli za pomocą czujników parkowania Skoda monitoruje przestrzeń w poprzek pojazdu. Gdy coś się pojawia z jednej bądź z drugiej strony, mamy informacje. I mamy system front assist, który monitoruje przestrzeń przed pojazdem, ostrzega o możliwym wystąpieniu kolizji i też może rozpocząć samodzielne hamowanie. Poniżej kierownicy po lewej stronie mamy manetkę do regulacji tempomatu. Pokażmy to może tutaj. W naszym samochodzie mamy tempomat typu adaptacyjnego, czyli włączamy sobie go do siebie. Tutaj mamy regulację odstępu. Możemy go, pokażmy to może na wyświetlaczu. Gdy włączymy tempomat, możemy sobie tym suwaczkiem regulować odstęp. I na wyświetlaczu widzimy taką kreskę. Mamy też adaptacyjne prowadzenie po torze, czyli samochód ma asystenta pasa ruchu i może sam przez chwilę kierować, jechać pomiędzy liniami, jechać po zakrętach. Kierownica wielofunkcyjna, czyli po prawej stronie obsługa właśnie asystentów jazdy, obsługa tego wyświetlacza. Możemy sobie wybierać to, co chcemy na nim tutaj widzieć. Tym kółeczkiem sobie to zatwierdzamy. Po lewej stronie obsługa głośności, obsługa muzyki, obsługa głosowa naszej Skody. Przejdźmy teraz może na tunel środkowy. Tutaj bardzo przydatna funkcja Auto Hold. Ta funkcja po wciśnięciu jest zapamiętana. Po każdym uruchomieniu silnika ona się włącza i powoduje, że gdy stoimy sobie na przykład na światłach, dojeżdżamy na drive'ie, wciskamy hamulec, zatrzymujemy pojazd i puszczamy hamulec. Samochód stoi w miejscu, stoi do momentu, aż naciśniemy na gaz i samochód zacznie sobie jechać. Wyłączanie systemu start-stop i system wyborów trybów jazdy. W naszej Skodzie mamy do wyboru takie programy jazdy. Program normalny, program sportowy, program indywidualny. Możemy sobie tutaj dopasować szereg ustawień, czyli ustawić sobie twardość zawieszenia, układ kierowniczy, napęd, aktywny tempomat, dynamiczne światła kierowane, klimatyzację i zresetowanie tego trybu. I powiem Państwu, że między komfortem a sportem jest ogromna różnica. To nie jest tak, że tylko zmienia się praca silnika czy praca skrzyni biegów. Ten samochód rzeczywiście staje się całkiem innym pojazdem. W trybie komfortowym samochód pływa, buja się tak, jakby miał zużyte amortyzatory. Oczywiście nie są zużyte, ale jest taki efekt. Natomiast w trybie sportowym samochód staje się sztywny, inaczej oczywiście pracuje skrzynia biegów, inaczej pracuje układ kierowniczy, inaczej pracuje wspomaganie kierownicy. Jest to wtedy zupełnie inne auto. Mamy tutaj też przycisk do otwierania pokrywy bagażnika. Możemy to robić albo pilotem, albo przyciskiem na pokrywie, albo właśnie tutaj ze środka. Klimatyzacja w naszej Skodzie jest elektroniczna, automatyczna, dwustrefowa.
Tutaj sobie regulujemy temperaturę. Mamy do dyspozycji fizyczne przyciski i fizyczne pokrętło, ale możemy też to wszystko sobie ustawiać na dotykowym ekranie. Mamy też podgrzewane fotele i kierowcy, i pasażera. Mamy odzysk ciepła po zgaszeniu silnika. Samochód będzie jeszcze chwilę czy ogrzewał, czy tak, ogrzewał samochód z ciepła, które jest w komorze silnika. Tak. Lusterko wsteczne, tak jak lusterko zewnętrzne, ale i prawe też, o, widzę, jest przyciemniane automatycznie. Mówiłem, że lewe lusterko jest przyciemniane, ale prawe lusterko ma też tą samą funkcję, więc wszystkie trzy lusterka przyciemniają się automatycznie, gdy ktoś nam przyświeci długimi światłami. Diodowe oświetlenie kabiny. O, jedzie pociąg, jak zwykle musi jechać pociąg, gdy nagrywamy film. Mamy też system SOS, czyli połączenie z numerem 112, połączenie z naszym serwisem Skody i fajny dotykowy ekran z nawigacją i z wszelkimi tutaj funkcjami multimediami. Mamy fizyczne pokrętła do regulacji głośności, do przeszukiwania stacji radiowych. Zobaczcie Państwo, jak to nagłośnienie działa. Bardzo dobra jakość dźwięku. Zobaczmy, jakie tutaj mamy, jakie mamy źródła dźwięku w naszej Skodzie. Mamy nawigację, mamy Bluetooth audio, mamy router Wi-Fi i mamy też tuner DAB cyfrowy. Tutaj ustawienie telefonu, ustawienie obsługi głosowej. Bardzo dobra nawigacja. Aplikacje Android Auto, App CarPlay i Mirror Link, czyli wszystkie rodzaje telefonów możemy podłączyć i możemy sobie tutaj wyświetlać nawigację, na przykład Google'a na ekranie naszej Skody. Wejdźmy sobie w ustawienia samochodu, pokażę Państwu, co możemy tutaj spersonalizować. Możemy sobie ustawić do kluczyka ustawienia fotela i lusterek, czyli po wejściu, po zajęciu miejsca za kierownicą, po użyciu danego kluczyka samochód sam przestawi się pod dany profil kierowcy czy też użytkownika. Tutaj mamy ustawienie oświetlenia. Wejdźmy sobie na oświetlenie ambientowe, będzie pewnie gdzieś dalej. Asystenci jazdy, aktywny tempomat, front assist, Lane Assist, czujnik martwego pola, rozpoznawanie znaków drogowych, też fajna funkcja, czyli na wyświetlaczu mamy pokazywane ograniczenia prędkości, zakazy wyprzedzania i system rozpoznawania zmęczenia kierowcy sugeruje wykonanie przerwy podczas podróży. O, tutaj jest funkcja oświetlenia ambientowego. Możemy sobie wybrać obszar i wybrać sobie kolory, jakimi chcemy podświetlić naszą Skodę. Bardzo dobrze to działa. Wybraliśmy obszar. Możemy też wyregulować sobie natężenie tego oświetlenia. Przestrzeń na nogi i diody w drzwiach. Też możemy to podświetlenie. Zobaczymy, czy to teraz będzie widoczne. Chyba nie, jest za jasne na zewnątrz. Opuszczanie na biegu wstecznym. Jeszcze też jest fajna funkcja w naszej Skodzie. Opuszczanie prawego lusterka na biegu wstecznym. Gdy włączymy bieg wsteczny, wybierzemy prawe lusterko, to ono wtedy pochyla się i skręca w naszą stronę, tak żebyśmy widzieli jakiś krawężnik, żebyśmy nie wjechali w jakąś przeszkodę. Wykonamy sobie teraz krótką, kilkukilometrową jazdę testową naszą Skodą Superb. Już za chwilkę podzielę się z Państwem wrażeniami z jazdy. Włączę może teraz aktywny tempomat. Mamy włączone adaptacyjne prowadzenie po torze. Samochód pokazuje zielonymi liniami, że rozpoznał linię pasa ruchu. Mamy wyświetlone ograniczenie, aktualne ograniczenie prędkości 90 na godzinę. Włączam tempomat, czyli manetka tempomatu do siebie. Zielona dioda się zaświeciła. Mamy ustawioną prędkość. Samochód jedzie sam. Ja nie trzymam kierownicy, proszę spojrzeć, nogi spoczywają na podłodze, nasza Skoda jedzie sama. Mamy ustawiony jakiś tam odstęp średni, ja
pokażę, jak to wyregulować. Tym suwaczkiem od góry na dźwigni od tempomatu możemy go zmniejszać bądź zwiększać. Po chwili, oczywiście to nie jest adaptacyjna jazda, po chwili nasza Skoda prosi, abyśmy przejęli kierowanie, a więc wystarczy na chwilę tą kierownicę złapać i można znowu puścić. Zielone linie się wyświetliły, a więc Skoda przejęła kierowanie. Zbliżamy się teraz do ronda. Wyświetlił się symbol samochodu, a więc Skoda rozpoznała przed nami pojazd. Ja już zahamowałem sam, bo troszkę szybko zbliżała się do jadącego przede mną samochodu i wolałem nie ryzykować. Jedziemy teraz w trybie sportowym i tak jak powiedziałem, ten samochód całkowicie zmienia swój charakter pomiędzy trybem komfortowym a trybem sportowym. Może przełączmy na tryb komfortowy. Opowiem, jakie są moje odczucia z jazdy komfortowej. Od razu wspomaganie kierownicy działa mocniej, a więc kierownica obraca się lżej. Samochód staje się taki pływający, bardzo komfortowy. Inaczej też działa skrzynia biegów. Biegi zmienia bardziej gładko. Możemy praktycznie nie wyczuć, kiedy przełożenia są zmieniane. Asystent pasa ruchu działa doskonale, tak w tle można powiedzieć, informuje mnie wibracją na kierownicy i wspomaga zachowanie na pasie ruchu. Jest też bardzo cicho, zaraz zobaczymy, jak samochód zachowuje się przy większych prędkościach. Przełączmy sobie teraz w tryb sportowy i od razu poczułem usztywnienie na kierownicy, wspomaganie działa mniej i cała Skoda stała się taka jakby miała zupełnie inne zawieszenie. Wspomaganie kierownicy też działa inaczej i samochód od razu prowadzi się też znacznie, znacznie stabilniej. Wypróbujemy sobie teraz przyspieszenie, jak nasza Skoda się rozpędza. 190 koni naprawdę daje radę. Jest bardzo cicho. Na siódmym biegu teraz jedziemy. 140 na godzinę. Niecałe 2000 obrotów. Już niestety trzeba zwalniać. Nie ma gdzie rozpędzić się naszą wodą. Wypróbujmy jeszcze raz ten aktywny tempomat. Włączyłem prędkość 90 na godzinę. Widzimy taki duży samochodzik na wyświetlaczu, a więc Skoda wyhamowała, bo przed nami coś jedzie. Zobaczmy, jak ona się zachowa tutaj na zakręcie. Puszczam kierownicę, tak żebyście Państwo widzieli i zobaczcie Państwo, jak Skoda jedzie po torze. Teraz się rozłączyło, zgubiła linię, bo stały się chyba nieczytelne. W tej chwili rozpoznała tak. W tej chwili jedzie sama. Ja nie trzymam kierownicy. Rozpędźmy się trochę bardziej. 120. I samochód ma jechać sam. Po chwili prosi o przejęcie kierowania. Ale można znowu kierownicę puścić i Skoda jedzie sama. Włączmy sobie teraz tryb jeszcze komfortowy. Zobaczymy, jaka jest różnica w tym ustawieniu. Od razu poczułem, zawieszenie stało się miękkie. Samochód nasz stał się taki pływający, uginający się w zakrętach. Wspomaganie kierownicy działa natychmiast też inaczej. Kierownica obraca się o wiele lżej. No całkiem inny samochód, tak jakbyśmy tu zmienili zawieszenie. Jest taka kolosalna różnica. No i teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które postawiłem na początku, czy warto zapłacić za Skodę Superb taką cenę, że za tą cenę możemy nabyć samochód marki premium. Tak jak też powiedziałem na początku nagrania, na pewno nie będzie on z tego samego roku co Skoda, na pewno też nie będzie miał takiego samego przebiegu.
Moim zdaniem warto, bo Skoda niczym nie odbiega od swoich konkurentów wyposażonych w podobne czterocylindrowe silniki, bo i Mercedes, i Audi, i BMW ma też pod maską dwulitrowe diesle o bardzo podobnej albo o takiej samej mocy. Ma też podobne skrzynie biegów. Mercedes ma skrzynie i siedmiobiegowe, i dziewięciobiegowe. W BMW mamy skrzynie ośmiostopniowe. W Audi jest taka sama skrzynia, zresztą ten sam silnik jak w Skodzie Superb. Skoda moim zdaniem nie odstaje od tych samochodów. Możemy mieć za te same pieniądze samochód większy niż konkurenci, bo Skoda Superb pod względem przestrzeni w kabinie bije te wszystkie trzy marki, o których powiedziałem. Żeby mieć tyle miejsca co w Skodzie Superb, musielibyśmy kupić BMW serii 7 czy Audi A8. Wtedy to jest zupełnie inna klasa, całkiem inny segment rynku. Za te same pieniądze co BMW czy konkurenci dostaniemy też Skodę z o wiele mniejszym przebiegiem, a więc jeżeli ktoś dużo jeździ, jeżeli ktoś chciałby ograniczyć koszty eksploatacji, no to warto wybrać Skodę, na pewno serwis tańszy niż do marek premium, no i mniejszy przebieg, no to większe prawdopodobieństwo, że nic drogiego nam się tutaj nie przydarzy, nie zepsuje, nie będziemy musieli tego samochodu naprawiać, będziemy mogli po prostu nim jeździć, cieszyć się z jazdy dobrym samochodem marki Skoda, nie ponosząc jakichś nadzwyczajnych kosztów eksploatacyjnych. No i na pewno też dostaniemy za te same pieniądze samochód trochę młodszy, bo za podobną cenę jak Skoda Superb kupicie Państwo BMW serii 5 ostatniej generacji, czyli wersja G31, czyli kombi. Natomiast będzie to rocznik co najmniej 2017. O 2019 roku nie możemy pomarzyć za te pieniądze, a więc tutaj znowu plus dla Skody. 2 lata różnicy, jest to sporo, szczególnie kiedy samochód finansujemy w postaci jakiegoś leasingu, to im młodszy samochód, tym lepsze warunki na takie finansowanie, tym mniejsza wpłata wymagana, też niższa cena takiego leasingu. A więc to są na pewno argumenty, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze swojego samochodu. Zatrzymamy się teraz na przejeździe kolejowym, bo znowu mamy pociąg, tak? Który to już raz dzisiaj podczas nagrania? Chyba trzeci, tak. Trzeci pociąg będzie jechał. A więc wcale Skoda to nie jest jakiś wybór pomiędzy gorszym samochodem a lepszym, jak w przypadku marek premium. Jest to bardzo rozsądny, bardzo dobry i wygodny pojazd za cenę samochodu premium. Natomiast na pewno nie z tego rocznika, tak jak powiedziałem, i nie z tym przebiegiem. Także ja osobiście, gdybym miał zmienić BMW na coś innego, to byłaby to Skoda Superb. Czuję się w niej podobnie jak w samochodach BMW. Jest to taki samochód monumentalny, tak bym to nazwał, i wewnątrz takie mam poczucie, tak się czuję w tym samochodzie, i podczas jazdy również czujemy, że jedziemy dużym, ogromnym, ciężkim, dobrze prowadzącym się samochodem. Do tego też mamy wszystkie systemy jazdy, które zostały do dzisiaj wymyślone, dostępne właśnie są one w Skodzie. To samo dostaniemy w BMW, to samo dostaniemy w Audi czy w innych samochodach konkurencyjnych, więc nie musimy tu z niczego rezygnować. Nawet nawigacja chyba jest zrobiona podobnie jak BMW. Lektor na pewno jest ten sam co w BMW czy w Audi. Także Skoda to świetny wybór. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo przyda się Państwu i pomoże w podjęciu właściwej decyzji zakupowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. Pod filmem znajdziecie Państwo link do naszej oferty, link do tego konkretnego pojazdu. Zachęcam do dyskusji, zachęcam do subskrypcji, tak żebyście Państwo nie przegapili żadnych ciekawych odcinków. Pozdrawiam serdecznie i miłego oglądania. Do następnych filmów. Widzimy się już wkrótce. Do widzenia.